Witam Państwa bardzo serdecznie na 17 dożynkach powiatu kwizyńskiego. Gmina Sadlinki już po raz czwarty jest organizatorem dożynek powiatowych. Dożynki to nasza najpiękniejsza tradycja. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw. To szczególne święto, mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych. Jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory, jak i prośbą o pomyślność w przyszłym. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter w zależności od ustroju, polityki i władz. Po II wojnie światowej podkreślano akcenty poparcia dla polityki rolnej ówczesnych władz. Po 1980 roku dożynki zmieniły kolejny raz swój charakter, stały się jednocześnie uroczystością religijną, dziękczynieniem za plony, elementem kultury ludowej ukazującym bogactwo tradycji. Najbardziej uroczyste i największe dożynki odbywają się na Jasnej Górze, w Częstochowie, w których uczestniczą setki tysięcy rolników z całego kraju. Dawniej, jak i dziś, dożynki odgrywają ważną rolę, ponieważ przypominają, że dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie w naszych domach gości polski chleb. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Teraz Państwo pozwolą, że zaproszę do nas naszych gospodarzy dożynek, panią wójt Elżbietę Krajewską oraz pana starostę Jerzego Gucika. Oraz oczywiście starostów dzisiejszych dożynek, panią Paulinę Jerzyk oraz pana Przemysława Panieńskiego. Kilka słów teraz o naszych starostach dożynek. Tegoroczną starościną dożynek powiatowych jest pani Paulina Jerzyk. Pani Paulina ma 30 lat, urodziła się i do dziś mieszka w Wiślinie. Jest mężatką i matką 4-letniej Marysi i 1,5-rocznej Alicji. Mąż pani Pauliny przejął gospodarstwo po rodzicach i w chwili obecnej uprawiają 40 hektarów roli. Systematycznie je powiększają i modernizują. Gospodarstwo państwa Jerzyk specjalizuje się w produkcji warzyw takich jak groch, kukurydza, brokuły, cebula i ziemniaki oraz w produkcji zboża. Tegorocznym starostą dożynek powiatowych jest pan Przemysław Paniński. Pan Przemysław ma 28 lat i od urodzenia mieszka w Sadlinkach, pomagając rodzicom na ich gospodarstwie. Z wykształcenia jest rolnikiem, ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2 lat wspólnie z żoną działa na własnym gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni 30 hektarów. Pani Paulina Jerzyk i pan Przemysław Paliński, czyli starostowie dożynek powiatowych w Sadlinkach. Dzień dobry Państwu. I na początek chciałem zapytać może panią Paulinę, czym Państwo też zasłużyliście na to, że zostaliście mianowani starostami tegorocznych dożynek, domyślam się, że pewnie wybitnymi wynikami w produkcji rolnej. No, nie wiem, czy tak wybitnymi, ale 2 tygodnie temu byłam starostiną w dożynkach u nas parafialnych, także może dlatego. A wyniki? A wyniki, no, tak jak każdy pewnie, nie? To, co obrodzi ziemia, no to zbieramy. To może teraz pan Przemysław, charakterystyka pańskiego gospodarstwa, bo podczas ceremonii dzielenia bochnem dożynkowego chleba starosta kwizyński bardzo reklamował pana jako producenta i pańskie gospodarstwo. Tak, zgadza się. W moim gospodarstwie przede wszystkim stawiamy na produkcję ziemniaka. Co roku staramy się tą produkcję zwiększyć i coraz lepiej ją prowadzić. Produkuję zarówno ziemniaczki skrobiowe, tak jak i ziemniaki jadalne. Od dwóch lat ziemniaki produkuje w technologii produkcji integrowanej, na co mamy certyfikat. Również zboża czy kukurydzę. Moi rodzice produkują również warzywa, jest to gospodarstwo warzywnicze. Też mam zamiar w przyszłości rozszerzyć swoją działalność o produkcję warzyw. Także no, mi się wydaje, w dobrym kierunku to wszystko zmierza. Tak? Proszę mi tylko powiedzieć, te ziemniaczki skrobiowe, o których pan powiedział, czy to dla celów przemysłu spirytusowego? To czy zakłady w Łomży pozyskują skrobie i oni dalej przetwarzają właśnie skrobie. Także tutaj mam umowę, kontraktuję z zakładem właśnie w Łomży, także oni. I nie no, na spirytus raczej to nie idzie, nie? A u pani jak wygląda charakterystyka produkcji rolnej?
No, u mnie bardziej też mamy ziemniaki jadalne, gdzie idą na hurtownię. Też obieramy cebulę do hurtowni w Eldom, która mieści się w Grudziądzu. Także zboże mamy, ale zboże to raczej tutaj do Kwidzyna oddajemy. No, pewnie przetwarzają je no, na pasze, wiadomo. Państwo osiągacie dobre wyniki w produkcji rolnej, a zatem możecie z czystym, czy najlepiej Państwo możecie powiedzieć, jakie problemy, jakie oczekiwania w 2017 roku mają rolnicy? Jakie problemy? Przede wszystkim to pogoda, tak? Sam Pan widzi, jak to jest. Ostatni prawie cały tydzień, prawie cały czas padało. W tej chwili sytuacja na polach jest taka, że w wielu miejscach już na naszym terenie, tu na naszej gminie stoi woda, po prostu w polach zalega. Także plony dobre, tak, w tym roku, ale nie da się ich zebrać, tak, oczywiście, ale będą też obniżone jakości przez to właśnie nadmiar wody. Także ja mówię tak, rolnictwo to jest fabryka pod chmurką tak naprawdę, to jest rzecz, od której jesteśmy zależni, tak, nie mamy na nią wpływu i tutaj to jest, że tak powiem, zagrożenie w tym roku, tak, przede wszystkim ta jesień będzie od nas bardzo dużo wymagać, że tak powiem, trudu, aby te plony zebrać i to mi się wydaje jest takim największym problemem w tym roku. Przed chwilą rozmawiałem i z panią wójt gminy Sedlinki i ze starostą kwizyńskim, oboje oni podnosili wagę unijnych dopłat dla producentów rolnych w Polsce. Oboje mówili, że one są, wyrównując szanse, mimo wszystko są ciągle za niskie. No oczywiście, no, na tle Unii Europejskiej no to nasze te dofinansowania są niskie. No. Nie oszukujmy się, że kraje zachodnie dostają większe dofinansowania niż my. Dlaczego? Przecież uprawiamy w sumie w całej Europie to samo, a jesteśmy jednak pokrzywdzeni. Przecież też jesteśmy w Unii i miały być kraje tak równo wszystkie traktowane, a jednak nie są równo. Także... Czyli dopłaty są Państwa zdaniem po prostu niesprawiedliwie niskie, rozumiem, tak? Może, no nie wiem, no jakaś ta pomoc jest, jest lepsza niż w latach, powiedzmy, poprzednich. Wszystko idzie w dobrym kierunku, ale pytanie jest, czy nie mogłoby być lepiej, tak? Może w ten sposób powiemy. No, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli już zeszliśmy na tematy europejskie, sporo się ostatnio w Polsce mówi, dużo się dyskutuje w ogóle na temat sensu obecności Polski w Unii Europejskiej. Ja chciałem Państwa jako rolników zapytać, bo urzędnicy, z którymi rozmawiałem przed chwilą, prezentują jeden pogląd, a nie znam poglądu rolników. Czy z Państwa punktu widzenia obecność w Unii Europejskiej jako rolników ma sens, czy nie wpływa to specjalnie na Waszą działalność, może jej przeszkadza? Czy ma sens? Jakby to powiedzieć? Nie, no oczywiście, no czujemy się, że tak powiem, częścią, tak, naszych zagranicznych kolegów, że tak powiem. No co mogę powiedzieć? Nie wiem, brakuje mi słów. Ale zyskaliście Państwo na akcesji europejskiej, czy nie? Bo z jednej strony słychać bardzo dużo opinii o dopłatach bezpośrednich, o dopłatach do kosztów zakupu sprzętu rolniczego i też szczerze mówiąc, my mieszczuchy, jeżdżąc sobie na wycieczki, widzimy te drogocenne maszyny, które pracują na polach w tym obszarze. Na przykład z mojego punktu widzenia jako obserwatora, widza produkcji rolnej, zmieniło się wszystko, bo stary Ursus, tam popularnie nazywany ciapkiem, czy luksusowy kiedyś Zetor, ustąpił miejsca pięknym maszyną, które wyglądały jak wielkie, kolorowe zabawki. Zmienił się też no, obraz polskiej wsi, gmina Sedlinki w ciągu ostatnich 10 lat, mówiąc krótko, z mojego punktu widzenia też jako widza, który bywa tu na wycieczkach, bardzo wyładniała, ale być może jest to tylko wrażenie powierzchowne, więc Państwa jako rolników pytam, jak to jest? No, pomaga. Oczywiście, że są i dotacje i wszystko, ale ta papierologia, którą trzeba i te wymagania, które trzeba sprostać, to czasami jest tak, że ludzie nie chcą, znaczy się podejmują tą papierologię, ale w połowie drogi rezygnują, bo wiedzą, że i tak nie dostaną tych dofinansowań, bo tam są takie, jak już mówiłam, wymagania, że... Ciężko jest im sprostać. Czyli słynna unijna biurokracja brukselska, tak? Tak. Dokładnie. No to proszę mi w takim razie jeszcze powiedzieć, bo z wypowiedzi i samorządowców, i państwa wyłania się obraz producenta rolnego, bo tak chyba trzeba teraz mówić, jako człowieka, który zmuszony jest do posiadania bardzo rozległej
wiedzy, bardzo dużej odporności, stawiania czoła wszystkiemu, poczynając od pogody, a na biurokracji, mówiąc krótko, kończąc, rzeczywiście Państwa działalność określa bardzo wiele czynników od Was kompletnie niezależnych tak naprawdę, bo będzie pogoda lub nie będzie pogody, nie korci Was czasem, żeby rzucić to wszystko w diabły, nie wiem, i zostać kimś innym z zawodu po prostu, nie męczyć się? No, powiem tak, nieraz już, że tak powiem, każdego rolnika takie wątpliwości targały, to na pewno. Przede wszystkim wtedy, kiedy coś nas dotyka, jakaś, że tak powiem, bolączka typu grad bądź ulewne deszcze. Ale to mi się wydaje tak, przynajmniej ja już jestem tak, jak powiedziałem, od dziecka tutaj mieszkam w Sandlinkach, pomagałem rodzicom, tak to jakoś jest zakorzeniony, jestem ja w tym rolnictwie, w tej glebie. Tak nawet jak ksiądz powiedział, że to jest pewnego rodzaju powołanie, tak? Ksiądz tak powiedział do rolnictwa, a mi się wydaje, że tak właśnie jest, tak jak on powiedział, także mimo tych wszystkich, że tak powiem, przeciwności, którym musimy stawiać czoło, przynajmniej ja, czy też większość rolników nie odejdzie od tego, bo to jest ziemia, która po prostu z pokolenia na pokolenie mój ojciec czy dziad tak sobie przekazują i to jest przywiązanie, tak? Także no, pomimo tych ciężkich, że tak powiem, chwil dalej, bo lata są i gorsze i lepsze, tak? Także po tych zawsze gorszych latach przychodzą lepsze, jakoś to się wszystko równoważy, trzeba sobie działać, pomagać i jakoś to jest, prawda? A tak właśnie czoła i unijnej biurokracji, i pogodzie, czyli mówiąc rozmaitego rodzaju przeciwnością losu, stawiają z dużym powodzeniem starostowie tegorocznych dożynek. Ja dziękuję Państwu jeszcze raz serdecznie, gratuluję wyników, o których mówiła i Pani Wójt Gminy Sadlinki i starosta. No i życzę, żeby tych przeciwieństw w działalności producenta rolnego, poczynając od papierologii, o której Pani mówiła, a na pogodzie, o której Pan wspominał, było jak najmniej. No dobrze, no to dziękujemy. Dziękujemy. Oddaję teraz głos pani wójt Elżbiecie Krajewskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszych uroczystościach dożankowych. Tym niemniej uroczyście, że już na 17 naszych powiatowych, a czwartych, które są w gminie Sadlinki. Mamy ogromną przyjemność Państwa tutaj powitać i przedstawić Państwu program Dożynek, który mam nadzieję, że Państwa zadowoli i będziecie radośnie z nami bawili się na tych dożynkach. Podziękujmy za to, że za to, co zebrali rolnicy z pól, pomimo różnych przeciwieństw pogodowych. Dziękuję za determinację i wytrwały trud nieodmiennie towarzyszący pracy rolnika. Dzisiejsze święto to kultywowanie tradycji, a ta tradycja nas współtworzy. Przekazujemy tym samym wartości, które wyznawali i którym żyli nasi przodkowie. Dziękujemy za piękne i okazałe wieńce dożynkowe, które są dowodem, że ziarna na nowy chleb i na nowy zasiew nie zabraknie. Podziękujemy za okazały bochen chleba upieczonego z nowego ziarna, bo w tym chlebie zawarta jest nasza gościnność i obietnica, że gdyby nawet komuś miało go zabraknąć, to każdemu z nas wystarczy wrażliwości, by cudzą biedę zobaczyć i swoim chlebem się podzielić. Zgodnie ze staropolską piękną tradycją, za chwilę podzielimy się otrzymanym chlebem. Tegoroczne dożynki powiatowe odbywają się w gminie Sadlinki, a obok mnie gospodarz gminy Sadlinki, pani wójt Elżbieta Krajewska. Dzień dobry, pani wójt. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani wójt, na początek, gdyby była Pani uprzejma przybliżyć nam charakterystykę swojej gminy, czyli jakie miejsce zajmuje na mapie powiatu kwidzyńskiego i co dominuje w tutejszej produkcji rolnej? Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Jeżeli chodzi o charakterystykę rolną mojej gminy, to przede wszystkim gospodarstwa małe i średnie. Jeżeli chodzi o uprawy, to królują zboża, buraki cukrowe, ale także w rolnicy w dużej mierze uprawiają warzywa, warzywa, które jakby ich powierzchnia rokrocznie wzrasta z różnych powodów. Pewnie tym jest spowodowane, że rolnicy również szukają dobrych możliwości do sprzedaży swoich produktów i tą niszę kiedyś jakby wypełnili. Dzisiaj ten rynek jest też bardzo trudny, bo tych rolników, ogrodników jest bardzo dużo, ale myślę, że z powodzeniem moi rolnicy przebijają się przez ten gąszcz możliwości, uprawiają wiele upraw, gdzie sprzedają z korzyścią większą lub mniejszą, w zależności od koniunktury, od roku dla siebie.
Pani Wójt, czyli może Pani powiedzieć, że rolnicy, producenci rolni, tak właściwie należy powiedzieć, z terenu gminy Sadlinki to dobrzy i zasobni przedsiębiorcy? No nie, nie wszyscy. Ja bym chciała, żeby moi rolnicy byli zasobni, bo zawsze potwierdzam tą tezę, że jak rolnicy są zasobni, to i gmina będzie zasobna. Rolnictwo jest u nas, są to rolnicy od gospodarstw małorolnych, takich jak powyżej 5 hektarów, do kilka mamy tylko osób, które mają gospodarstwa, właściwie to pojedyncze gospodarstwo, gdzie ponad 100 hektarów. W większości są to hektara 40, czasami 50-hektarowe, ale dominują gospodarstwa średnie i małe. Więc na tej powierzchni dzisiaj to właśnie te gospodarstwa są ogrodnicze. Część ludzi jest dwuzawodowcami, czyli pracuje, dodatkowo jeszcze prowadzi gospodarstwa rolne. O zasobność rolników zależy też w dużej mierze od roku, od pogody, jaka, czy jest bardziej czy mniej sprzyjająca na daną produkcję. Jak sami wiemy, w tym roku był bardzo trudny okres początkowej wiosny, susza, później ulewy i opady właściwie do tej pory. Ale pomijając to, i tak się cieszę, że zboża zostały zebrane na terenie mojej gminy dosyć szybko. Rolnicy coraz bardziej są sprawni, dokupują sprzęt, więc ten krótki okres dały możliwość jakby szybkiego zbioru. Ale zostały jeszcze warzywa. Cały czas się zbiera i wiosną, jesienią, późną jesienią jeszcze plony brokułów czy kapusty są zbierane. A na jaki rynek trafiają produkty wytwarzane tu w gminie Sadlinki? To jest rynek krajowy czy również eksport? Myślę, że eksport już w mniejszym i bardzo indywidualnym zakresie. Rolnicy mają swoje jakby takie kontrakty słowne. Kiedyś była to większa wymiana rolna z Ukrainą. Wydaje mi się, że tutaj jest bardziej rynek krajowy, co nie znaczy, że również też zagraniczny w możliwościach takich indywidualnych, którzy rolnicy sobie, powiedzmy, współpracują od lat z osobami, które przekazują to dalej na rynek bardziej wschodni, głównie wschodni. Pani Wójt, bardzo dużo w Polsce się mówi o możliwościach, jakie otworzyło polskiemu rolnictwu przystąpienie do Unii Europejskiej, a co z tym idzie otwarcie europejskiego rynku na płody rolne. Czy w tym sensie gmina Sadlinki korzysta na tej akcesji, czy pozostaje to bez związku z tutejszą produkcją? No nie da się tego powiedzieć, że to bez związku, tak? Bo to jest ma ogromny wkład. Obecnie dopłaty rolnicze są bardzo ważnym elementem dla rolników rozwijających się i tych większych, i tych mniejszych. Ale dopłaty to jest jedno, one zależą od różnych kwestii, tak? Jakie rolnicy mają uprawy. Myślę, że rolnicy obecnie uczą się, to już są producenci, ale również tacy lokalni, takie lokalne osoby, które zajmują się tym całym gospodarstwem tak biznesowo, że tak powiem. Tak? To już są takie biznesy prowadzone na płaszczyźnie małych i większych gospodarstw. Dzisiaj rolnik musi być naprawdę osobą bardzo obrotną, żeby móc utrzymywać gospodarstwo na wysokim poziomie, dlatego że rolnicy w rozmowach narzekają na ceny, na niskie ceny płodów rolnych i to ich determinuje. Wpływ wejścia do Unii właśnie wydaje mi się, że tak te ceny wyrównał lub nie ma tutaj możliwości takich ruchów gdzieś lokalnych, tak, podwyższania lub zmniejszania. Jest koniunktura albo jej nie ma i to przenosi się jakby na nie tylko na nasz rejon, ale w szerszym zakresie na rejon wykraczający poza nawet nasze granice. Jedne z pierwszych dożynek powiatowych, jakimi zajmowaliśmy już ponad 10 lat temu, to były też dożynki na terenie gminy Sadlinki w miejscowości Nebrowo. Od tamtej pory minęło, jak pamiętam, 11 lat i trzeba powiedzieć, że w ciągu tych 11 lat gmina Sadlinki, łącznie z miejscowością Sadlinki, uległa chyba bardzo dużej przemianie. Tak, nasza gmina myślę, że bardzo się zmieniła przez ten czas. Ja jestem wójtem 19 lat. Wkroczyłam w okres, kiedy mogliśmy jakby pozyskiwać pieniądze również unijne.
Wiadomo, że potrzeby są ogromne takich gmin. To jest gmina rolnicza, bez większego przemysłu, z małą działalnością. Gdzieś ten krąg się kończy bardzo. To jest miasto, które mamy blisko, to jest tylko miasto 40-tysięczne, aż, ale z drugiej strony tylko 40-tysięczne, więc ten rozwój też jest ograniczony. Te gminy nie są tak zasobne, szczególnie moja. Mieliśmy bardzo dużo do zrobienia i naprawdę jeszcze długo nim nadgonimy te gminy, które są gdzieś w pierwszym szyku powiatu, ze względu właśnie na dochody, które mamy. Z rolnictwa niewielkie, ale również z innych jakby źródeł. Więc gmina się rozwija na miarę możliwości pieniędzy, które posiada i na pozyskiwane pieniądze, które również są w dużej mierze przez samorząd. Ale rozwija się rolnictwo, które korzysta z unijnych środków, ale także my. My jesteśmy trochę społeczeństwem bardzo narzekającym, a ja myślę, że trzeba dostrzegać, bo dla osób, którzy widzieli tą gminę i tak 10-15 lat temu, a teraz to jest niebywały krok naprzód. Ale jeszcze za mały. Myślę, że jeszcze dla nas za mały. Ja też mam niedosyt. Czyli wszystko jeszcze przed nami, albo i nie, to się okaże. A tak o gminie Sadlinki mówi jej gospodarz, pani wójt Elżbieta Krajewska. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę tego dalszego rozwoju i jak najlepszych plonów na przyszłe lata. Tak, bardzo dziękuję również i do zobaczenia. Proszę państwa, to już 17 raz, aż się wierzyć nie chcę. Na wszystkich tych uroczystościach miałem przyjemność być, spotykać się z państwem, z większością państwa. No i przede wszystkim z tymi, którymi dzisiaj dziękujemy. Jak pani wójt wspomniała, dziękowaliśmy już Bogu przede wszystkim za to, że te plony jednak były, że ten trud rolników wydał owoce i że możemy i będziemy mogli je spożywać. Za to dziękujemy również ludziom, czyli rolnikom, którzy przecież pracują nie tylko w pocie rąk swych, ale jak mówił poeta, pracował będziesz w pocie swego czoła, nie rąk twych, ale właśnie w pocie czoła, gdyż praca na roli to nie jest tylko wysiłek fizyczny, tutaj trzeba przecież myśleć, tutaj trzeba wiedzieć, tutaj zresztą stoi za mną absolwent uniwersytetu, który będzie wykorzystywał swoją wiedzę do tego, żeby osiągać jak najwyższe i jak najlepsze jakościowo również plony, bo przecież nie zawsze nam zależy na ilości, zależy nam również na jakości. Chcemy również, żeby to, co spożywamy, było również smaczne i zdrowe, żeby było mniej tej chemii, a więcej właśnie wysiłku umysłowego, który pozwoli nam być wszystkim zdrowym. Dziękuję serdecznie wszystkim rolnikom. Dziękuję również tym, którzy pracują wokół rolnictwa i którzy pomagają rolnikom w tym, żeby ich plony trafiły na nasze stoły. Serdecznie dziękuję. I tak jak pani wójt powiedziała, obiecujemy, że będziemy ten skromny chleb, my jako samorządowcy, starali się podzielić równo i sprawiedliwie, tak aby wszyscy mogli korzystać z owoców pracy. Dziękuję bardzo. Gospodarz tegorocznych dożynek powiatowych w Sadlinkach, starosta kwidziński, pan Jerzy Godzik. Dzień dobry, panie starosto. Dobry, miło mi powitać państwa. Panie starosto, po raz 11 jako starosta, jako gospodarz powiatu kwidzińskiego uczestniczy pan w dożynkach powiatowych. Proszę powiedzieć na początek, przez te 11 lat, jak zmieniła się wieś na terenie powiatu kwidzińskiego? No, można zauważyć skok jakościowy od razu po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wiemy przecież wszyscy, że spore środki napłynęły do Polski i bardzo duże środki do rolnictwa i to widać. To widać w obejściach. Rolnicy mają nowoczesny sprzęt, no i same obejścia również lepiej wyglądają. Statystyki również pokazują, że gospodarstwa same się zmieniają w kierunku gospodarstw wielkoobszarowych, w kierunku specjalizacji. Rolnicy coraz więcej wiedzą i coraz więcej potrafią produkować. Panie starosto, a jaki wpływ na polskie rolnictwo ma otworzenie przed nim europejskiego rynku? No, można powiedzieć, że i
wpływ negatywny i wpływ pozytywny. Konkurencja niestety z rynkiem europejskim, jesteśmy jeszcze nieprzygotowani całkowicie. Gdyby nie dopłaty, to podejrzewam, sam wolny rynek spowodowałby, że nasze rolnictwo trochę by się opóźniło, ale dzięki dopłatom nasi rolnicy są w stanie konkurować z rolnikami z rynków zachodnich. Chociaż coraz więcej jest takich specjalizacji, gdzie my konkurujemy skutecznie, a nawet dominujemy w pewnych obszarach. Nie będę teraz z głowy wymyślał, ale niektórych na przykład owocach, ślimakach. Są takie wąskie specjalizacje, gdzie Polska jest najlepsza. A poza tym potrafimy zdobywać nie tylko zachodnie rynki, ale światowe rynki również. Starosto, a w tym sensie no każdy, kto był za granicą na terenie dawnych państw tak zwanego bloku wschodniego, mam tu na myśli Słowację, Węgry, Czechy, nie wspominając już o krajach położonych bardziej na południe, no nie może nie zauważyć tego, że polska wieś na akcesji skorzystała dużo bardziej niż tamte kraje. To po prostu widać gołym okiem w czasie takich podróży. Jak się pan zapatruje na coraz bardziej ostatnio powszechną czy coraz głośniej odbywaną dyskusję na temat sensu obecności Polski w Unii Europejskiej? Ja myślę, że na ten temat w ogóle nie powinniśmy dyskutować, bo sens obecności Polski w Unii Europejskiej się potwierdził i zresztą w sondażach Polacy nie widzą możliwości wychodzenia z Unii Europejskiej. Być może, że pewne rzeczy trzeba poprawić, no ale trzeba to robić z głową, a nie wbrew wszystkim. Czyli jest pan zdania, że polska wieś generalnie pomimo barier, o których pan mówi, na członkostwie w Unii Europejskiej skorzystała? Oczywiście, że polska wieś skorzystała na członkostwie w Unii Europejskiej, ale to nie tylko wieś. Widzimy, że praktycznie wszystkie dziedziny życia skorzystały. Mamy dostęp do technologii, mamy dostęp do rynków, mamy dostęp do innowacji i mamy perspektywy przed sobą. Podczas dzielenia, czy przed właściwie w momencie, kiedy przejmował pan od starostów tegorocznych dożynek Bochen Chleba, mówił pan o bardzo wysokich kwalifikacjach, jakie stają się udziałem polskich rolników. Dowodem, czy właściwie osobą, która personifikuje pańskie słowa, były właśnie osoby tegorocznych starostów dożynek. W tym sensie chyba model polskiego producenta rolnego też w ciągu ostatnich 20-20 kilku lat uległ wielkiej zmianie. Rzeczywiście, że tak. No, starostowie tych dożynek, starostowie rolnicy są tego żywym przykładem, żeby dzisiaj działać w tym biznesie po prostu, którym jest rolnictwo, to trzeba dużo wiedzieć. Trzeba być elastycznym, trzeba reagować na rynki, trzeba przewidywać, jak będzie się zmieniała koniunktura, trzeba znać się na meteorologii, trzeba znać wiele dziedzin życia. Na koniec, panie starosto, od dwóch dobrych, a właściwie nawet trzech lat Aura płata rolnikom tutaj na Powiślu, czy szerzej mówiąc w Polsce, no poważne figle najpierw było, jak powiedziała pani wójt Elżbieta Krajewska, za sucho i za zimno, potem było za mokro, czyli pogoda rolnikom nie sprzyja, to czego pan oprócz oczywiście dobrej pogody, aury sprzyjającej plonom rolnikom życzy? Ja przede wszystkim rolnikom bym życzył stabilizacji w prawie, w tym, żeby nie byli zaskakiwani nagłymi decyzjami typu na przykład, że nie wolno im sprzedawać ziemi. Swobodny obrót ziemią to jest podstawowa rzecz w gospodarce wolnorynkowej. Życzę im oczywiście dobrych plonów, ale przecież wiemy, że jak będą wszyscy mieli dobre plony, to z kolei cena spadnie. Także no tutaj muszą rolnicy uczyć się i sami przewidywać, gdzie zainwestować. Ale myślę, że polskie rolnictwo jest silne i że nasi rolnicy sobie z tym poradzą. Gospodarz tegorocznych dożynek powiatowych w Sadlinkach, starosta Kwizyński Jerzy Gozik, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję wszystkim rolnikom za ich wysiłek. Dziękuję bardzo. Przepiękne wieńce, trudności z ustalaniem zwycięzców, ale po długich obradach. Pierwsze miejsce, sołectwo tych nowych, gmina Chwidzyn. No i znamy już zwycięzcę tegorocznego konkursu na wieniec dożynkowy. Wieniec z numerem 4, sołectwo tych nowych, gmina Chwidzyń. I panie, wykonawczyni wieńca, pani? Alina Otłowska, Ania Wielgosz.
wy, panie, jesteście autorkami tego imponującego wieńca, który w oczach jury zasłużył na pierwsze miejsce. Może na początek proszę powiedzieć, co składa się na ten wieniec? Kłosy zbóż, kwiaty, nasiona. Kłosy jakich zbóż? Pszenicy, pszenżyty, no wszystkie zboża tu są. Bo podstawa jest owies, jest jęczmień, żyto, pszenżyto, pszenica. Ja rozumiem, że są to zboża, które rosną na terenie gminy Kwizyń i sołectwa Tychnowy. Naturalnie. Naturalnie. Z pań pól, proszę powiedzieć, jak długo buduje się taki wieniec? No my akurat ten tworzyłyśmy 4 dni, od poniedziałku do czwartku. Od poniedziałku do czwartku? Nie, dwie oczywiście, tylko to jest większa grupa. No to ile osób pracowało nad wieńcem? Tak, do 10 dziennie. Tak. Do 10 dziennie? A mężczyźni też brali w tym udział, czy tylko gospodynie? Kobiety. Tylko kobiety, więc jest to wieniec wytworzony tylko przez panie z Tychnów. Proszę mi powiedzieć, taki wieniec, żeby zyskał uznanie w oczach jury, musi wypełnić pewne kryteria, czyli wykazać się pewną symboliką. Jaką? Musi być w kształcie korony. Wysokość nie może przekraczać 1,80 m, a średnica na całej wysokości 1,5 m. No i te wszystkie elementy w tym wieńcu się znalazły? Czy to pan pierwszy sukces w takim konkursie wieńców? Nie, mieliśmy już inne też jakieś sukcesy, ale ten pierwszy jest taki zaszczytny. No to proszę powiedzieć, na koniec wieniec, jak panie mówicie, jest zrobiony ze zbóż rosnących w okolicach Tychnów. Ciężko było w tym roku zebrać zboża, pogoda była chyba nie najlepsza. Może dlatego, że my nie jesteśmy rolniczkami, no koleżanka może więcej. Ale ciężko było na pewno. Ciężka. Żniwa ogólnie są bardzo ciężkie. Ostatnimi czasy jest to bardziej takie kradzenie z pola ze względu na pogodę. No i tutaj też jest widać właśnie, jak zboże jest jasne, to jest przed deszczami zebrane. No a wiemy, że pogoda no, nie rozpieszcza nas niestety. To proszę powiedzieć, praca rolnika w 2017 roku, praca producenta rolnego, jak mówimy dzisiaj, ma więcej blasków czy więcej cieni? Zawsze sprawia wiele przyjemności, mi się wydaje. No i to jest chyba, proszę państwa, najlepsza recenzja tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, rozmawialiśmy dzisiaj w czasie dożynek powiatowych w sadlinkach, oblaskach i cieniach produkcji rolnej, o dopłatach, o ich wysokości, o tym, że aura nie sprzyja, ale po raz pierwszy usłyszeliśmy, że sprawia przede wszystkim mnóstwo przyjemności. Ja tej przyjemności i satysfakcji serdecznie panią życzę i jeszcze raz gratuluję tego imponującego wieńca. Dziękujemy bardzo.